Ostatnio Adam Bagdaj wyjechał na Florydę, ale na szczęście do nas wrócił. Adam Bagdaj! Na ta ta. Ostatnio Adam Bagdaj wyjechał na Florydę, chociaż mógł wyjechać również do Monako, się mówi? Chyba tak. Ale na szczęście do nas wrócił. A mogłam to powiedzieć na samym początku. Adam Bagdaj! Adam Bagdaj! Cześć! Hej! Hej! Tu kulturki! Kulturki! Czyli ja i może Maja i mama może też również, chociaż mama nie będzie w tym odcinku gadać, dlatego że ma aparat. No będę! I mamusiu, powiedz rower! Rower? No właśnie, widzicie sami! Mama ma trochę problemy z mówieniem. Dlatego, że ma dwa aparaty. A nawet trzy. No. Na zębach. To powiedz mamusiu, a rower sobie jedzie. Mogę powiedzieć kulturki. Kulturki, tak, tak. Także dzisiaj będę zadawać pytania i mogę być niezrozumiała trochę. To my będziemy po tobie powtarzać. Będą tłumaczyć. To my będziemy po tobie powtarzać te pytania. No dobra. Kulturki. Maju, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? No Maja, halo. No, to ja powtarzam. Pilot i ja. Adama Bagdaja znowu. Okej. Zaczynamy opowieść. Na początku był sobie taki chłopiec. Wajtek? Waluś. Wajtek. Wajtek. Ten koleś to był chyba wystawiony. Nie. Waluś. Waluś, on bardzo chciał być pilotem i lecieć samolotem. I narysował pilota i samolot. I wtedy oni wyszli z kartki. Pilot miał taki wielki czarny wąsy. On miał taki zażarowany ołówek. No. Znacie taką bajkę, zażarowany ołówek? Jak nie. Ma ta taka... Ktoś może powiedzieć, co ja powiedziałam? Znacie taką bajkę, zażarowany ołówek? O właśnie, zażarowany ołówek, bo jak mama była mała, taka bajka była, zażarowany ołówek, gdzie chłopiec miał... Już chyba kiedyś o tym mówiliśmy w którymś nie. odcinku. Nie. Tak, chyba było o tym. Na pewno nie, opowiedz. Jestem pewna, że było. Ale my się chcemy dowiedzieć. Ja wiem, że chłopiec miał taki ołówek specjalny. I malował nim i to ożywało. Tak, i to mówiliśmy kiedyś w jakimś odcinku o tym, że był taki chłopiec. To jest taka bardzo stara bajka. Ja ją pamiętam jeszcze, jak ją oglądałam na porankach w kinie. Porankach takich bajkowych w kinie. W moim mieście. We Wleniu. Gdzie kiedyś było kino. To było niesamowite. Niesamowite. I babcia tam moja bilety sprzedawała. I to było super, bo można było chodzić na wszystkie filmy i bajki do kina. Adama Bagdaja i nie oglądałam w kinie tych seriali wszystkich, ale właśnie oglądałam kreskówkę Zaszarowany ołówek. A najbardziej pamiętam kreskówkę, znaczy jak się chodziło na te poranki z bajkami. Trochę cię nie rozumiem. Poranki. Okej, poranki, dobra. Poranki z bajkami, jak się chodziło, to najbardziej pamiętam Muminki. Takie Muminki, stara wersja, bo się bałam Buki. Jakie Buki? Buki, z Muminków. Tylko takiego stwora. Takiego fioletowego, czarnego stwora. Buka się nazywał ten stwór. I ja się go strasznie bałam. I co on robi ten stwór? No, był straszny. Zjadał Muminki? Wszyscy się bali Buki, tak. No. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o Walusiu, tak. Który sobie tak. No i wyrysował potem, tak, samolot. Wyrysował i potem samolot. Oni polecieli do góry samolotem, tylko tym pilotem. I oni się zatrzymali na chmurze, bo oni potrzebowali paliwa. I tam był taki chłopiec, nie pamiętam jak on się nazywał. I on dał im paliwo. Potem
A potem im się rozwalił, nie pamiętam czy rozwalił, coś im się stało z samolotem i oni spadli z samolotu, i bo Waluś nie miał kredek ani niczego innego, to wziął kredę taką i namalował na plecach pilota taki jakby balon. Spadochron mówię. To taki spadochron jakby. I oni tam dobrze wylądowali, a potem musieli znowu iść do tego samolotu. I znowu musieli namalować go. I polecieli do Olsztyna. Dlaczego? Dlatego, że w Olsztynie... Olsztynie. Tak, mieszkała jego ciocia i czekała na niego siostra. O. I tam było takie... I tam pani nam zadała ten... Pytanie takie śmieszne, pani, moja wychowawczyni zapytała się nas, za co była siostra zła na Walusia, że tak późno przyjechał, za to, że użył kartek z jej bloku, czy za to, że w ogóle przyjechał. I była taka odpowiedź, za to, że użył kartek z jej bloku. Naprawdę? No. Do malowania, do rysowania, tak? No. O nie, pożyczył sobie? No, zwykle wziął. Zwykle sobie wziął. A dlaczego mówisz, że pani pytała o to? No bo zwykle to... Rozmawialiście o tej książce? Tak, to była nasza lektura. Już dawno ją przeczytałam. To już było dawno. Mhm. No, w tamtym roku. I jakbym powiedziała, to była bardzo fajna lektura. I muszę powiedzieć, że Waluś zawsze miał niebieskie spodnie i taką bluzkę, takie dwa paski jak tygrys, takie dwa, tylko miał dwa paski. I że tylko zwrócę uwagę, że ten samolot był czerwony. To ważne. To był bardzo czerwony samolot. A to jest, było napisane, że to jest czerwony samolot, czy było namalowane? Bo jak było namalowane, to może autor myślał, że będzie innego koloru. Ale też było napisane, że on namalował czerwony samolot. Tak. I też bym chciała powiedzieć, że na tym samolocie były takie trzy kredki. I on zwykle zabrał te kredki z samolotu, jakby tak. Tak je wyciągnął? No. A jakbyś miała, Maju, powiedzieć, o czym jest ta książka? Powiedziała... Ona jest o lataniu. To jest ona, jest o samolotach, o pilotach, w ogóle o tej stylu tego latania przez świat. Ale powiem tylko, ten kolega, co im dał paliwo, to on też latał, ale helikopterem. A właśnie to się kojarzy z Hihopterem, że właśnie będziemy też nagrywać tą książkę. Tak. Ale ta książka, moim zdaniem, jest też o czymś innym. Bo Waluś miał marzenie. Tak. O, i muszę powiedzieć, że sami sobie przeczytajcie tę książkę i sprawdźcie, czy to był sen, czy to jest jawa, czy sen. No, jakby, czy to była prawda, czy może sen. Ja tego nie powiem, bo ja już czytałam tę książkę. Mhm. Ale... pamiętam coś tam z tej książki, więc jednak chciałam nagrać ten odcinek i ja na początku nie wiedziałam, kto napisał i dopiero potem się zorientowałam. A że potem... Adam Bagdaj, a... Nasz stary znajomy Adam Bagdaj napisał tę książkę. Tak. Super. My już mamy dobre kilka książek Adama Bagdaja. Mamy Stawiam na Czolka Banana, mam Podróż za jeden uśmiech, Kapelusz za 100 000 i będziemy mieli pilotnia. A jeszcze do przerwy 01. No jeszcze ja opowiadam do przerwy 01. Tak. No i teraz co? No i teraz będziemy mieli pilotnia. Ja to już będziemy mieli 5 książek. Aha. Adama Bagdaja. A ja was chciałam, dziewczyny, zapytać, jak wy byście miały taki zaszarowany ołówek i mogły spełnić takie swoje największe marzenie, to co byście narysowały? Panda! Ola by sobie pandę narysowała. A ja bym narysowała sobie... Nie, pandę i mały i taki domek bambusowy. A dobrze, a jakby to miało być coś takiego nie co jest jakby rzeczą lub postacią, tylko coś, co możesz zrobić, to co by to było?
Ja bym chciała mieć pandę. Ja bym chciała mieć wtedy kamper, bym sobie narysowała taki wielkaśny. I bym chciała wtedy jakąś rzecz, to bym... No kamper to jest rzecz. No to jest rzecz. I gdzie byś tym kamperem pojechała? Do Hiszpanii. A, do Hiszpanii. A teraz są straszne upały na południu Hiszpanii. A dlaczego? No jest gorąco po prostu. 30 ponad stopni. Dałabyś radę? Może. Może? Z 50 plus 50 do opalania. Musimy sparować plus 50. To takie, taka gruba warstwa, o taka gruba warstwa 50. Jak pierzyna taka. No, takie, że cała bym była biała, to bym wytrzymała. Ja bym była cała biała, obklejona może, takim, może. Takim do opalania. Czyli Maja Kamper. Albo byś się opleiła watą białą, bo wtedy by odpychało słońce. Tak, ale byłoby trochę gorąco w tej wacie. Trochę. No, ja myślę, że Maja by sobie jeszcze pewnie psa narysowała, albo konia. Oczywiście. Psa. Psa. Ale nie, no psa to można kupić. Nie można, ale to wszystko można kupić zasadniczo. Nie wszystko, pandy nie da się kupić. Nie kupi. No pandy się nie da kupić, to prawda. Pandy to nie kupisz, skrzydeł tak samo nie kupisz. No nie, takich prawdziwych to nie. A Maja, a Ola jeszcze oprócz jej pandy, to co byś sobie narysowała? To byś narysowała bambusa. Nie, no tak się pytam jeszcze. No trochę poza bambusów dla tej pandy. No ale poza pandą i poza bambusem. No nie mam. To jakieś marzenie, co jest jeszcze twoim marzeniem? Jedzenie bambusów. To nie musi być rzecz, to tylko jakby co by chciała na przykład zrobić. No ona by chciała jeść bambusy, tak jak panda by chciała być. Przecież ja wiem. No po prostu, chyba więcej takich marzeń to nie mam. Może zakończymy ten odcinek. Może jeszcze powiemy, komu polecamy tę opowiastkę. Ej, tak, polecamy od 5 do 10 lat, albo od 5 do 8 lat, albo od 5 do 1000 lat. No, może być. Zasadniczo jest to książka dla młodszych czytelników, króciutka. Można się nawet na niej uczyć czytać, tak? Bo to jest taka krótka książeczka. Uczyć czytać nie, bo one tam są małe literki. No, powiedzmy. Ale można się raczej uczyć. Dla Mai to małe, dla mnie to już duże. Tak, dokładnie. Więc myślę, że raczej dla takich młodszych dzieci. A ja bym jest to książka. Jest to lektura też. Lektura? Klas 1-3. No lektura, sama powiedziałaś, że jest to lektura. Klas 1-3? Nie tylko. Tylko. Dla pięciolatków też jest. No, można poczytać. W przedszkolu też można ją przeczytać, bo jest taka właśnie dla młodszych dzieci. No, dla młodszych dzieci. Książka o marzeniach. Marzenia. O tym, że warto je mieć. O tym, że warto je mieć. I warto je spełniać. I warto je mamusiu, spełniać. Powtarzam po sobie te słowa, które trochę ci tam posypaliło. Które mi trochę nie wychodzą. Tak. Które mi trochę nie. Czyli dużo, rozumiem, mi nie wychodzi. Dużo. Czyli dużo. Dużo. Smuteczek. No to najbliższe odcinki niestety będziecie musieli się, drodzy słuchacze, przemęczyć z mamą sepleniącą. A to jest bobasek. Mamą, która mama. Chyba musi pójść do logopedy i nauczyć się mówić od początku. Bo te najbliższe kilka miesięcy będzie się z tym aparatem. Zapowiadają się źle. No, zapowiadają się źle. Przyznam. Bo to nie tylko się mówi źle, ale też się źle, gryzie. Bardzo się źle gryzie. Bardzo się źle w ogóle je. Je. I trzeba bardzo długo czyścić zęby. Mamo, może się nauczysz mówić, kiedy przez cały czas będziesz gadać. Gadać, lodu. Właśnie, może ja będę tylko gadać na tych podcastach, co wy mówicie? No, jest to takie... No, ale ktoś będzie musiał w tobie powtarzać, no, na przykład, jak ty powiesz, kwietanie. No i co, ja będę musiała wszystkie książki czytać, to co wy? Tak! Nie, ja wolę swoje książki czytać. Na przykład no to opowiedz o swoich, na przykład o tych, gdzie dziewczyna miała dwa karki. Chyba czas zakończyć ten odcinek. No, zgadzam się pełną. Papa ludzie. Ludzie. Papa ludzie. Ludzie pa. Papa ludzie.
Macie takie ładne muzyczne zakończenie. Pa, pa, ludzie. Do usłyszenia. Ja tylko lubię muzyczkę. Do usłyszenia następnym razem. Ej, co mnie ciągniesz za nogi?